Witamy Państwa bardzo serdecznie z Gdańska. Czas na 10. kolejkę Lotto Superligi Tenisa Stołowego. To spotkanie, te relacje skomentuje ze mną... Witam Państwa, Bartosz Gajek. Oraz Łukasz Betański. No, spotkanie, które zapowiada się najciekawiej w tej 10. kolejce, bo Unia AZS AWF IS Gdańsk, czyli de facto mistrz Polski, podejmuje we własnej hali brązowych medalistów ostatniego sezonu, a to już prezentacja gospodarzy. Kai Konishi, czyli lider zespołu z Gdańska, Wang Yang oraz Patryk Zatówka. Ta trójka wystąpi dzisiaj przed gdańską publicznością. Rezerwowym jest Jan Zandecki, a trenerem oczywiście Piotr Szafranek. Czas teraz na drużynę gości, czyli ekipę ze Śląska, przez Polonię Bytom. W tej ekipie wystąpi Paweł Chmiel, o właśnie. Zagra także Tomasz Koneczny, czyli czeski as ekipy z Bytomia. No i oczywiście Robert Floras, trenerem ekipy ze Śląska. Trenerem ekipy gości jest Michał Napierała. A więc, Bartoszu, czas na to spotkanie. Pierwsza kolejka w tym 2017 roku. Jakie wiążesz nadzieje z tym spotkaniem? No, jest to dla nas, myślę, że bardzo ważny mecz w odnośnie do, aby myśleć spokojnie o fazie play-off. Aczkolwiek no, na pewno będzie to trudny mecz i okaże się, kto dzisiaj wyjdzie zwycięsko od stołu. Akademicy z Gdańska na tę chwilę mają dorobek 20 punktów w tabeli Lotto Superligi. Trzez Polonia ma punktów 16, zatem 4 punkty różnicy. I tak jak powiedziałeś, bardzo ważne dla układu tabeli spotkanie. Za chwilę pierwszy mecz Kai Konishi kontra Paweł Chmiel. Na trybunach sam Leszek Kucharski, legenda polskiego tenisa stołowego. Czas zatem rozpocząć ten pojedynek. Kai Konishi po stronie gospodarzy oraz Paweł Chmiel po stronie gości. Bartoszu, nietypowe ustawienie po stronie ekipy z Bytomia, bo no, nie spodziewaliśmy się, że Paweł Chmiel wyjdzie jako pierwszy w talii Michała Napierały. Tak, być może to tak na początku wygląda, aczkolwiek Paweł już w tym sezonie zrobił nie jedną niespodziankę i nawet niedawno pokonał Wang Zengyi, gdzie za bardzo nikt na niego nie stawiał. I sam Paweł powiedział po meczu, że to było jego pierwsze zwycięstwo nad Wangiem, więc no, tenisowy z tak nieprzewidywalną grą, myślę, że czas pokaże, jak będzie dzisiaj. No, zobaczymy, jak ta forma też po świętach, po tej przerwie noworocznej, a z drugiej strony przecież gdańszczanie 30 bodajże grudnia grali jeszcze spotkanie w dalekim Jarosławiu. No i tam sukces, tam Kai Konishi wywalczył komplet dla ekipy Piotra Szafranka, a teraz dobrze radzi sobie z Pawłem Chmielem. 3-0 prowadzi Kai Konishi. Podczas ostatniej naszej relacji z Gdańska, podczas meczu hitowego z Grodziskiem Mazowieckim, wspomniałeś, że Kai Konishi udaje się do Japonii na Mistrzostwa Kraju. Jak poszło? No, nie udało się mu uzyskać eliminacji na Mistrzostwa Świata. Czyli to też była zarazem eliminacja do Mistrzostw Świata? Tak, przegrał w półfinale z późniejszym zwycięzcą tego turnieju. Więc na Mistrzostwa Świata nie uda się nasz zawodnik. Czyli taki system chiński, tak. Turniej eliminacyjny, Mistrzostwo Kraju i od razu przepustka na Mistrzostwa Świata. No a my wracamy do rozgrywek Lotto Superligi. 6-0 prowadzi Kai Konishi. No, na razie nie daje szansy swojemu rywalowi. Widać, że Kai bardzo agresywnie zaczął, po zdobyciu każdego punktu mocno się tutaj dopinguje, no, a Paweł Chmiel jakby jeszcze nie wszedł w mecz. No Paweł, właśnie, Paweł to jest taki zawodnik, który lubi gdzieś tam w tej drugiej strefie grać, a Kai Konishi no, do tej pory nie dawał szans, szybko kończył wymianę i może to jest klucz do wygrania właśnie z Chmielem. Teraz podaje zawodnik trzech z Polonii Bytom. Ale myli się.
Tak, no dla Kaja im będzie akcja dłużej trwać, tym myślę, że gorzej, więc on będzie próbował jak najszybciej kończyć tę akcję. No, to jest zawodnik doświadczony, który już pewnie z Pawłem Chmielem grał nieraz, chociażby przy okazji rozgrywek polskiej Superligi. 7-2 prowadzi Japończyk. No i podaje znowu. Mieli się Paweł Chmiel, 8-2, szybko ten set nam ubiega. Tak, widać, że na razie Paweł nie radzi sobie w ogóle z serwisem Kaja, a nasz zawodnik wręcz przeciwnie, atakuje z pierwszej piłki. Widać też, że z meczu na mecz forma właśnie Koniszego rośnie. Zresztą rozmawiamy o zawodniku, który do tej pory w Lotto Superlidze 8 meczów wygrał, tylko 2 przegrał, więc no to jest jeden z czołowych zawodników polskich rozgrywek, zresztą nie tylko w tym sezonie, ale także i w ubiegłych jeszcze w barwach Olimpii Unii Grudziądz. 10-3 i cały czas piłka setowa dla Japończyka. Pewnie tak jak pozostałe piłki, zagra szybko Japończyk. No, druga próba takiego popisowego uderzenia Chmiela, druga próba nieudana. 11-3, szybko mija nam ten pierwszy set. Teraz zapowiada się dłuższa wymiana. Tak, tym razem Kai w trzeciej strefie, nawet nie w drugiej. No, może to być jedna z propozycji do akcji kolejki. Nagrodzona brawami przez kibiców. Reszka Kucharskiego uśmiechem na ostatnie. Uśmiechem, ale nie oklaskami, czyli liczy na jeszcze na więcej. Tak jest. Podaje Paweł Chmiel. I w drugim flipem w tym secie zdobył punkt. Widać, że... No, ta przewaga coraz mniejsza. To jeszcze nie wszystko stracone. A co wymyśli Japończyk? Japończyk myli się przy serwisie. To szkoda zawsze tych traconych punktów właśnie przy własnym podaniu. Było chyba 5-1. Tak. I nagle... Na pewno było 4-0 i już jest tylko punkt. Teraz Japończyk się nie pomylił przy serwisie, ale myli się w dalszej części akcji. No i mamy remis. No nie pomylił się tym serwisem Kai, ale no zaserwował w taki sposób, gdzie Paweł mógł zaatakować bezpośrednio, więc to nie był dobry serw. Mamy teraz net. I kolejna szansa dla... Ależ akcja. Wisienka na torcie, myślę, tego seta. No nie dał się zaskoczyć Kai tym szybkim, myślę, że dobrym serwisem, ale... Przeczytał szybko zamiary. Odpowiedział, albo nawet bardzo szybko. No takie zagrania z pewnością dodają pewności siebie. Kontrolował do końca tę wymianę Kai Konishi. I 7-5 prowadzi Japończyk. Co wymyśli Paweł Chmiel? Czeka na swojego rywala. Ale podaje Japończyk. 7-5 i serwis Konishiego. Tym razem punkt dla Polaka. I nie składa broni. Bardzo dobrze to. I Grzegorz Adamiak także na trybunach. No, znany trener. Jak popatrzę troszkę na te trybuny, no to dużo dzisiaj osób z naszego środowiska. No w końcu spotkanie, można powiedzieć, chyba najciekawiej zapowiadające się w tej 10. kolejce. No, druga drużyna w tabeli podejmuje 4., tak? Więc... Dokładnie tak. Medaliści ubiegłego sezonu. Ale wracamy do pojedynku Koniszy Chmiel, bo tutaj 9-6 prowadzi Japończyk. No i pewnym krokiem zmierza do triumfu w tym pierwszym spotkaniu.
piłka meczowa dla Koniszego. 10 do 6. Czy rozstrzygnie to już teraz Japończyk? Tak jest. 11 do 6 w trzecim secie i prowadzenie Unii AZS AWF IS Gdańsk strzeje z Polonią Bytom 1 do 0. Łatwe prowadzenie po zwycięstwie Kaja Koniszego, Unii AZS AWF IS Gdańsk. Podsumujemy ten pojedynek krótką rozmową, ale nie tylko z trenerem Piotrem Szafrankiem, ale także z Szafrankiem juniorem. Wojtek, bo z tego co wiem, Wojtku, ty masz dzisiaj urodziny. Jesteś też sportowcem? Tak, jestem. A co trenujesz? Piłkę nożną. A tenis stołowy? Tak tata cię nie zaraził, nie chciałbyś? No, raczej nie. Wszystkiego najlepszego, dużo prezentów. Czego się spodziewasz? Tak naprawdę niczego. O, no to tata może zdradzi teraz przed kamerą, co dla syna w prezencie przygotował. No, ja chciałbym sprawić mu prezent i zwyciężyć w dzisiejszym meczu, ale Polonia Bytom to jest bardzo wymagający przeciwnik i mimo, że prowadzimy 1 do 0, wiemy, że czeka nas bardzo trudne spotkanie, no i zobaczymy, jak się to wszystko potoczy. Mam nadzieję, że wygramy i sprawię prezent urodzinowy mojemu synowi. No właśnie, Kai Koniszy nie miał najmniejszych kłopotów z pokonaniem swojego rywala. Dobrze się ten mecz rozpoczyna, ale w tej lidze wszystko może się zdarzyć. Wam się już zdarzyło coś niedobrego w tym sezonie. Porażka w Bydgoszczy. Dzisiaj Polonia, czy jest Polonia Bytom, chyba wydaje się silniejszym przeciwnikiem nawet niż Zolesz Gwiazda. Tak, Polonia w tej chwili jest w ścisłej czołówce, bodajże w tej chwili na czwartym miejscu w tabeli. Ma bardzo dobrego zawodnika na pozycji numer 1, Tomasza Koniecznego, który niejednego zawodnika już na świecie ograł, jest bodajże w tej chwili na 60. miejscu na liście światowej. I to jest ich lider. Prowadzimy 1-0, ale teraz będzie grał Van Young z Koniecznym. Dotychczas przeważnie wygrywał z tym zawodnikiem, ale zawsze te pojedynki były bardzo zacięte, pięciosetowe. No i będzie na pewno Van Youngowi bardzo trudno w tym pojedynku. Jeżeli by wygrał, to mecz stoi dla nas otwarty. Jeżeli przegra, no to zaczyna się wszystko od początku. Miejmy nadzieję, że Van Young wygra ten pojedynek. No to trzymamy kciuki za emocje przede wszystkim. No to dzisiejszy jubilat. Wojciech Szafranek, jego tata Piotr Szafranek, a my wracamy do stołu. Set numer 5. O tej partii możemy powiedzieć, że na pewno będzie kluczowa, bo ktoś to spotkanie będzie musiał wygrać. A czy to będzie Tomasz Koneczny, czy Van Young? Okaże się za chwilę. W olbrzymich opałach był Van Young, ale dał radę, bo przegrywał 0-2, a potem jednak potrafił odwrócić losy tego seta. Kolejne dwie partie padły łupem właśnie Słowaka. No i mamy piąty decydujący set tego drugiego pojedynku. No ostatnio Tomasz Koneczny. Pięć setów rozegrał z Jiřím Vrablíkiem, to było w Bytomiu, kiedy przyjechał Dekor Glas Działdowo i w tym czeskim starciu właśnie w pięciu setach lepszy był Koneczny. Jak będzie tym razem? Za chwilę się przekonam, ale świetna wymiana. Van Young nie popełnił błędu, czekał cierpliwie, no ale... Tak, teraz te punkty mocno wypracował Tomasz Koniecznie. Zapracował na nie, no i zasłużenie prowadzi 2-1 w tym decydującym secie. No to dopiero początkowa faza. Tutaj zresztą już Van Young pokazał, że te straty jest w stanie odrabiać dzisiaj. A to dopiero dwupunktowa. Trener Polonii Bytom wstał z krzesełka, aby dopingować swojego zawodnika. Bo to no, ważne punkty teraz, decydujące. No, no ale dopiero 3 do 1 prowadzi Koneczny i on podaje. Tym razem myli się Czech, wykorzystuje to od razu Van Young i mamy tylko punkt. Bardzo skoncentrowany Czech, gdzieś tam myśli, jak ten serwis rozegrać. Miejmy nadzieję, że nie myśli, że prowadzi, o tym, że prowadził 2-0, bo
jeżeli będzie miał to gdzieś z tyłu głowy, no to nie wróży mu dobrze, ale tak, widać chyba, że jest tutaj głowa jakby na swoim miejscu, liczy się tylko tu i teraz. Tak, to doświadczony zawodnik, który grał na niejednym World Tourze, Pro Tourze, który gra od lat w polskich rozgrywkach, także o to bym się nie bał. A na razie wygrywa 4-2. Szkoda takiej piłeczki. Można powiedzieć, że Wang Yang lubi takie zagrania. No, minimalnie tym razem po siatce piłeczka powędrowała w aut. Kibice zdecydowanie bardziej lubią, kiedy jeszcze Wang Yang trafia. Dokładnie tak. Tym razem się to nie udało, ale dopiero 5-2. Trochę niecierpliwy znowu Wang Yang. No, to była trudna piłeczka. No. Zamiast popracować troszkę i poczekać na dogodniejszą, spieszy się niepotrzebnie. No i tutaj Słowak musiałby już zacząć odrabiać te punkty, bo to już jest punktów 5. No teraz bardzo... Ostatni dzwonek dla Wang Yanga. Dobrze zagrał Tomas. Podaje Koneczny. Wang Yang czeka na błąd, ale Koneczny myli się. Ale jest w dobrej dyspozycji. 7-3. Cztery punkty przewagi. No i musi te punkty gromadzić Wang Yang. Nie może tak mylić się jak przed momentem. 8-3. No tak, no po raz kolejny zaryzykował. To ryzyko musi się opłacać Słowakowi, tak jak teraz. 8-4. Bliżej zwycięstwa w tym drugim pojedynku Tomas Koneczny, ale nie wszystko jeszcze stracone. Cierpliwie Wang Yang musi tutaj zagrać. I skutecznie przede wszystkim musi trafiać Słowak. O właśnie, może więcej takich akcji, kiedy zdecyduje się na bezpośredni atak, bo to zawsze jest zaskoczenie dla Konecznego. Ale doskonale się Tomas tutaj wybronił, intuicyjnie odbił tą piłeczkę, no i później miał łatwą na backhandzie i nie trafił. 8-5. Koneczny sprawdza defensywne umiejętności Wang Yanga, ale w tym momencie Słowak przechodzi do ofensywy i niweluje straty. 8-6 prowadzi Czech. I znowu tylko 2 punkty, a Wang Yang udowodnił już, że te 2 punkty jest w stanie w mgnieniu oka odrabiać i mało tego przechylać jeszcze tego seta na swoje konto. Podaje Słowak. Szybko, tak jak to mówisz, odkrętką chciał Koneczny zagrać. Pomylił się. Punkt przewagi tylko Konecznego. Gorący doping publiczności zgromadzonej tutaj w hali AWF IS w Gdańsku. Wang Yang, tak jak 2 poprzednie sety, cierpliwie odrabia straty, czeka na błąd w tej decydującej fazie, przestaje się mylić i mamy remis 8-8. Ale Wang teraz właśnie jest cierpliwy, pracuje w defensywie, nie spieszy się do tego ataku w pierwszych piłkach. Biega na nogach, pracuje i czeka na tą troszkę łatwiejszą piłkę, żeby przejść do ataku. Tak? No i myślę, że tutaj tędy droga. No zobaczymy, jak na to wszystko zareaguje Koneczny. No,
zrobił ze swojej strony, wydawać by się mogło, wszystko, bo grał bardzo skutecznie od początku tego seta. Tam jego przewaga się powiększała, no i przychodzi moment, kiedy Wang Yang mówi dość, szybciutko odrabia te straty i mamy pod koniec seta remis. Tymczasem Konieczny zdobywa bardzo ważny punkt, 9-8 dla Czecha. Głośno odetchnął po tym punkcie. Aż się uśmiechnął, miałem wrażenie. Tak. Jak zareaguje Wang Yang? Czy zaatakuje, czy będzie gdzieś tam szukał okazji w swojej znakomitej grze obronnej? Myli się Wang Yang. Piłka meczowa dla Tomasa Konecznego. 10-8. Prowadzi Czech. No już był taki wynik w poprzednim secie i wtedy serwował Tomas Konieczny, no tym razem Wang Yang. Zobaczymy, czy w tym przypadku doprowadzi do gry na przewagi. Przypomnę tylko, że wtedy właśnie Wang Yang tego seta wygrał 12-10. No, a teraz mamy 10-9. Drugi raz w tym secie, szybkim serwisem do backhandu. Tomas Konieczny gdzieś tam nerwowo, ale się uśmiecha. Próbuje chyba odreagować gdzieś przy stole. No, pierwszą piłkę meczową stracił, jak będzie teraz. No, niemiłosiernie ten Wang Yang rozrzucany po różnych częściach stołu, ale broni się dzielnie Słowak i czeka na błąd, a ten błąd właśnie teraz zdarzył się Czechowi i mamy 10-10. Wszystko, Bartoszu, zaczyna się od nowa w tym secie. Tak, ale no myślę, że to była wymiana chyba tego meczu. No, z wielkich opałów Wang tutaj wybrnął już z tej defensywy. Poderwał publiczność Wang Yang. Nie chciałbym za szybko mówić o tym, że Wang Yang gdzieś tam zachowuje zimną krew, bo jestem pod wrażeniem jego gry dzisiaj. Bo na te rozliczenia, na opinię przyjdzie jeszcze czas, bo ten set trwa. Ale i tak jestem pod wrażeniem dyspozycji Wang Yanga, bo to on teraz będzie miał w górze piłkę meczową. Nieprawdopodobna historia. Przegrywał 0-2, potrafił zremisować, doprowadzić do stanu po 2 i będzie miał za chwilę w górze piłkę meczową. Czy Tomas Konieczny będzie potrafił udźwignąć ten ciężar gatunkowy? Czy będzie w stanie nie popełnić błędu? No, okaże się za chwilę. Wang Yang w swoim stylu. On nie zmieniał serwisu w tym meczu. Myli się. Pospieszył się. No, tak jak mówiłem w poprzednich akcjach, cierpliwie popracować i poczekać na tą dogodniejszą. No. No, ale to są już emocje, tak? To są decydujące te piłeczki. 11-11. Gdzieś Tomas Konieczny odrzucił jedną piłkę. Tak, Wang Yang zagrał kantem i myślę, że mogło one gdzieś tam pęknąć, dlatego zawodnicy nie chcieli ryzykować i zmienili. No, to już nie ma czasu na takie rzeczy. Tutaj trzeba grać dobrymi piłkami. Jak ta wymiana się zakończy? Wang Yang, tak jak mówiłeś, spokojnie odbiera. Czeka gdzieś na swoją szansę, ale myli się. 12-11 prowadzi Tomas Konieczny, piłka meczowa po stronie 3S Kolonii Bytom. Bartoszu, co się teraz wydarzyło? No, wydawało się z pozoru bardzo prosta sytuacja. No myślę, że nie, bo Wang Yang był troszeczkę spóźniony do tej piłki, żeby ją w ten sposób zaatakować. Ta piłka już opadała. Nie nadawała się na pewno do zbicia. No i zagrał w siatkę dlatego. Teraz... Bardzo szybko chciał zakończyć tę wymianę Wang Yang. Pomylił się Słowak i 13-11 wygrywa Tomas Konieczny, a całe spotkanie z Wang Yangiem 3-2 i doprowadza w tym spotkaniu do remisu.
Czas podsumować ten emocjonujący pojedynek Tomasza Konecznego z Wang Yangiem. Tomasz Koneczny, 3S Polonia Bytom, to był prawdziwy horror, który sam sobie zafundowałeś. Tylko pytanie po co? W ogóle nie wiem. Ten mecz dla mnie się prowadził bardzo fajnie. 2-0 sam prowadził i później tego trzeciego setu Wang Yang trochę zmienił taktykę. Ale później czwarty set i ja prowadził 10-6. I zarazem przegrałem i bardzo trudne już było. Piąty set to też były emocje, też prowadziłeś, też mogłeś to skończyć szybciej. Ja miałem wrażenie, patrząc na ciebie w pewnym momencie pod koniec, że ty już chciałeś odejść od tego stołu. Już powiedziałeś tu do kogoś stojącego z tyłu, no nie mogę. Tak, prawda. Jest to bardzo ciężkie do obrońcy 5 setów grat. I ręka jest bardzo ciężka. I chciałem wygrać, zawsze wygrać. I udało się tak i były duże emocje. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tyle Tomasz Koneczny. Wracamy do pojedynku Zatówka kontra Floras. Podaje zawodnik 3S Polonii Bytom. 2-2 w tym spotkaniu. No i wymiany takie, do których nas Polacy przyzwyczaili. Długie, efektowne. A tym razem punkt dla Roberta. No, Robert zaczął agresywnie i próbuje przyjąć inicjatywę. Myślę, że to jest klucz do zwycięstwa. No, Patryk nie może dać sobie narzucić tempa przez Roberta, bo przegra ten pojedynek po prostu. Tak? Musi jednak przeciwstawić się, być aktywniejszy. No i wtedy będzie mógł powalczyć o zwycięstwo. 2 punkty zaliczki Florasa, teraz podaje Zatówka. Pomylił się w odbiorze Floras i już walkę nawiązuje młodszy z Polaków. Jaki łatwy punkt przydał się w tym momencie. A to był błąd Florasa, czy świetna zagrywka Patryka Zatówki? Myślę, że troszkę Robert został zaskoczony przez serw Patryka, ale nie był to też, myślę, na tyle taki szybki serw, żeby go nie zagrać na drugą stronę. Ale czasami samo odbicie na drugą stronę nie wystarczy, bo wtedy jest za łatwa piłka dla przeciwnika, więc starał się to zagrać topspinem, no i się pomylił. 2-2. No i teraz więcej szczęścia miał Robert Floras. Trener Szafranek za nim mówił. Wang Yang też spokojnie ogląda to spotkanie. Pewnie trener analizuje, jak tu jeszcze pomóc Patrykowi, bo ma jeszcze w zanadrzu timeout, ale teraz mógł się nadziać Patryk na kontrę. No ale pomylił się Floras i mamy remis 3-3. Podaje Zatówka, a już pokazał, że serwisy z jego strony bywają kąśliwe. Serwy Patryka są takie, które zapraszają trochę przeciwnika do otwarcia gry, tak? Proszę zauważyć, że bardzo mało jest odbiorów pasywnych ze strony Florasa pod cięciem. Większość serwisów odbiera albo odkrętką backendową, albo topspinowo. I Patryk czuje się też dobrze w takich otwartych wymianach, tak? Ten, który odejdzie zwycięsko od stołu, to zapewni swojej drużynie co najmniej jeden punkt w końcowej rywalizacji. Tak jest. Zgadza się, 6-3. Robert Floras prowadzi w tym secie. Patrzę i na Zatówkę, i na trenera Szafranka. Na razie nikt nie chce przerwy. Ale ja chyba się pomyliłem, bo patrzę na numerator sędziego i widzę tam, że timeout już był wzięty. Nic się nie stało. Gramy dalej. A trener Szafranek myśli. 7-3. Prowadzi Floras. Ładna, efektowna wymiana. No i teraz w tej akcji było widać, że zmusił serwisem Patryk przeciwnika do odbioru pod cięciem. Zaczął on od ataku topspinowego
No i tej inicjatywy nie oddał już do końca punktu. No i myślę, że tutaj powinien popróbować właśnie, żeby popracować trochę samemu. No zobaczymy, czy Patryk pójdzie w tym kierunku, o którym mówisz. Podobnie. Zobaczymy, czy ta wymiana zakończy się sukcesem. No, nie zakończy się sukcesem dla Zatówki, bo myli się młodszy z Polaków i mamy już 8-4. Przerwa na tak zwany ręcznik. No, ostatni moment to jest na odwrócenie losów tego spotkania, tego pojedynku. Myśli Floras, co wymyśli? Patryk, oaza spokoju, nie daje po sobie nic poznać. Myli się Floras. No ale chciał bardzo dobrze zmienić tutaj kierunek zagrania. Myślę, że gdyby to trafił, no to Patryk by nie zareagował na to zagranie. Ale minimalnie się pomylił. Zobaczymy, co teraz zaproponuje Floras. Floras się myli i goni Zatówka. Trochę odetchnął trener Szafranek. Nagrodził za tę akcję swojego zawodnika. Śmiem twierdzić, że w tym secie atut serwisu to nie jest atut zawodnika podającego, tylko wręcz odbierający zdobywa punkty. Zobaczymy, jak teraz. No i efektywnie Zatówka. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale rezerwowy Piotra Szafranka, też młodziutki Jan Zandecki, jakieś tam wskazówki wysyłał Patrykowi Zatówce. No, ciekaw jestem, czy skorzystał z raty młodszego kolegi. Teraz pomylił się Patryk. 9-7 prowadzi Floras. No i jest blisko, żeby tak jak wspomniałeś, zapewnić chociażby punkt swojemu zespołowi. A wiele drużyn Lotto Superligi chciałoby chociaż punkt z Gdańska wywozić. Błąd. Myślę, że przy obecnym stanie wyrównanym bardzo rozgrywek Lotto Superligi nie jest tak łatwo akademikom wygrywać za 2 punkty, a co dopiero mówić za 3. Każdy mecz to jest naprawdę jest wyrównany. Nie należy też zapominać o tym, że Trzes Polonia Bytom, Dekor Glas Działdowo czy Modlino Ostróda, które są niespodzianką w tych rozgrywkach, mogą skoncentrować się tylko na Lotto Superlidze, a wy musieliście też chociażby grać w Lidze Mistrzów. Dojazdy, spotkania, dalekie podróże często to też wpływa na kondycję zawodników, zmęczenia i na pewno jakoś odbija się na formie. Tymczasem tak. Jest mniej wtedy czasu na tak zwany spokojny trening, tak? Tak, na regenerację, która też jest bardzo ważna. A tutaj mamy piłkę meczową dla Roberta Florasa, którą wykorzystuje zawodnik Trzes Polonii Bytom. Robert Floras pokonuje Patryka Zatówkę 3-2 i daje prowadzenie 3S Polonii Bytom 2-1. Trzeci set spotkania numer 4. Kai Koniszy i Tomasz Koneczny. Jak na starcie liderów przystało wiele emocji przy stole w gdańskiej hali. Na razie 1-1. Wszystko zaczyna się od nowa. Tyle tylko, że jeśli wygra Tomasz Koneczny, to zapewni swojej drużynie zwycięstwo w całym meczu i 3S Polonia Bytom wywiezie z Gdańska cenne 3 punkty, a akademicy zostaną z niczym. Jeśli zaś Kai Konishi wygra tego seta, to doprowadzi do remisu w spotkaniu i będzie 2-2. Wszystko będzie zależało od dyspozycji Wang Yanga i Pawła Chmiela. Na razie remis po 1. Tomasz Koneczny podaje. Tomasz Koneczny lepszy w tej wymianie. Emocjonalnie bardzo cieszy się z tych punktów. No,
to co mówiłem, no Kai musi wrócić do tej gry z radością, tak? A teraz gdzieś widać, że to kłębi jakby w sobie. Uszło z niego gdzieś tam powietrze. Ale nie wszystko w tym secie jest stracone. Trzeba grać z piłki na piłkę, z akcji na akcji, nie rozpamiętywać, skupić się na następnej i walczyć o każdy następny punkt, a wynik przyjdzie wtedy sam, tak? No tak jak to było chociażby w spotkaniu z Pawłem Chmielem. Podaje Konishi. No i myli się Koneczny. No, niecierpliwie zagrał, nie, no, niepotrzebnie grał w stronę forehandową Koniszego. Właśnie w spotkaniu Konecznego z Wang Yangiem ta cierpliwość akademików z Gdańska czasem skutkowała tym, że Koneczny się mylił, nie trafiał w stół albo popełniał jakieś inne błędy. No, może Kai Konishi ma podobną wizję tego seta. Znowu myli się Koneczne. 4-2 prowadzi Japończyk. No tutaj jeszcze i Koneczne i Konishi mają do wykorzystania przerwę, także tutaj ta wojna nerwów na pewno przed nami. No, pamiętajmy, kiedy jeszcze dołączą trenerzy. Tak, pamiętajmy, że to już jest ostatni set tego spotkania, tak? Więc czasu jest coraz mniej, aby brać ten time-out. No chyba powoli zbliża się ten moment, tak, gdzie 3S Polonia Bytom będzie chciała prosić o przerwę. Siedząc na ławce trenerskiej poprosiłbym teraz, w tym momencie, ale widzę, że chyba pan Napierała nie robi tego. Sam zawodnik też ma takie prawo do tego, tak, ale nie korzysta z tego, więc gramy dalej. Tak, na razie no, w nieciekawym położeniu, 2-5. Przegrywa z Konishim. Teraz tylko, żeby Kai się nie pospieszył. A gdańscy zawodnicy mieli to do siebie w tym spotkaniu, że lubili się spieszyć. Tak jest. Ale kolejne punkty dla Japończyka. Myli się Koneczne. No teraz szanować każdą piłeczkę, pracować nad nią. No, a zarazem się nie bać, żeby nie być za pasywnym, tak? Bo... Tutaj zwycięstwo Konecznego z Koniszem byłoby takim prestiżowym zwycięstwem. Nie zawsze ma się na rozkładzie takiego zawodnika jak Japończyk. No i w trakcie sezonu można z nim zagrać maksymalnie dwa razy. Tutaj... Chłopacy obydwoje przedłużają. Tak, tutaj Kai Konishi jeszcze sobie przed serwisem powachluje trochę. Tutaj jest jakiś, znajdzie kurz na stole, więc przetrze to. Tutaj te gry są niesamowite, jeśli chodzi o tenisistów stołowych. A w pierwszym secie chyba nawet wiązał sznurówkę. No zdarza się. But czasem się rozwiązuje. Teraz testuje Kai Konishi skuteczność Tomasa Konecznego. To Wang Yang po drugiej stronie stołu, czy Kai Konishi? Nie, no właśnie nie widać tego. Ale myślę, że to będzie chyba jedno z zagrań kolejki. Niesamowita wymiana. Zakończona zwycięstwem Kai Konishiego. Kai Konishi jak za najlepszych lat. No, trener pokazuje, żeby utrzymać koncentrację, fokus. 8-3. Że to jeszcze nie koniec. No ale takie wymiany muszą być deprymujące dla zawodnika, który w tej akcji punktu nie zdobył. No już Tomasz Koneczny gdzieś ma dość chyba tego pojedynku. 9-3. No to już jest poważna zaliczka. 6-punktowa. 2 punkty brakują tylko Japończykowi do piłki meczowej. Jedna piłka do piłki meczowej oczywiście. Więc to jest absolutny kluczowy moment seta. A Konishi powoli, skoncentrowany, robi swoje. Punktuje Czecha.
teraz gdzieś nawiązał interakcję z publicznością. 10-3 i za chwilę ten wulkan energii wybuchnie. 10-3 podaje Kai Konishi. Na razie Japończyk się myli. Czwarty punkt zdobywa Tomas Koneczny. Ciężka, długa droga przed nim, jeśli zacząłby odrabiać. No, 10-5. I doping gdańskiej publiczności. Kai Konishi chyba tego teraz bardzo potrzebuje. Mądrze gra Konishi, wymusza błędy. No i kolejny punkt Konecznego. Już który z rzędu? Bodajże trzeci, albo nawet czwarty. Co nie zmienia faktu, że... No, teraz przy swoim serwisie powinien to zakończyć. No, zaraz to wszystko się okaże. Kai Konishi, piłka meczowa w górze. Myli się jednak. 10-7. No, przysługuje teraz sznurówki? Nie, jeszcze nie. Tak, no. Ani jeden, ani drugi zawodnik nie ma już do wykorzystania przerwy. No tak, Kai Konishi powachluje. Spojrzał, zapytał Konecznego, czy jest gotowy do gry, czy od dawna już czeka na jego serwis. I Kai Konishi 11-7 wygrał wojnę nerwów z Tomasem Konecznym. Świetny to był pojedynek, wysoki i ciężki ten ciężar gatunkowy. 2-2 mamy w całym spotkaniu, a więc o tym, kto zgarnie 2 punkty, a kto 1, zadecyduje mecz numer 5, a w nim Paweł Chmiel po stronie gości zmierzy się ze Słowakiem Wang Yangiem. Pierwszy set padł tam Słowaka i to zdecydowanie 11-1. Szybka była ta partia, Bartoszu. Tak, no jednostronnie. Myślę, że Paweł Chmiel właśnie nie czuje do końca tej rotacji, którą gra Wang Yang i gra troszkę za lekko, tak? W jednostajnym tempie, cały czas rotacja, nie ma momentu przyspieszenia. No a to skutkuje, że Wang Yangowi się gra bardzo dobrze, no i nawet chyba się za bardzo rozluźnił, bo kolejna prosta piłka, on nie trafił. O, ci zawodnicy trenują wspólnie w Gdańsku. Kolejny punkt dla Wang Yanga. No, gdzieś sprawdza się to, że kiedy rozmawialiśmy o ustawieniu, to powiedziałeś wyraźnie, że Polonia by to ustawiła się po to, żeby zainkasować chociaż punkt. No i to jest właśnie tego efekt. Paweł Chmiel, który nie jest liderem zespołu, został ustawiony na pierwsze spotkanie, więc było jasne, że gdy dojdzie do pięciu partii, to Paweł Chmiel będzie grał tą decydującą. Ale mogło to też się skończyć 3-1 dla Polonii Bytom nawet, tak? Tak, no to jest ryzyko, to też jest w tenisie stołowym piękne. Ustalenie strategii, taktyki na mecz, gdzieś te takie szachy, które trwają na pół godziny przed meczem, kiedy trenerzy podchodzą do arbitra i dają na kartce wypisany swój układ na ten wieczór. No to też jest piękno tenisa stołowego. No tak, bo Wang Yang z Tomasem Koniecznym też miał piłkę meczową, tak? Ale to jest takie gdybanie, co by było gdyby, tak? To wszystko weryfikuje gra na stole i wtedy się okazuje, tak? I tak naprawdę te wszystkie szachy przedmeczowe wielokrotnie nie mają sensu, bo to wszystko czasami jest odwrotnie niż trenerzy przewidzieli.
Chociażby wspominałem już spotkanie akademików z Gdańska z Dartą Bogorią. Tam wyszło podczas ustawienia, że na jako pierwsi dostał, podeszli przecież Van Kianck i Panagiotis Giannis, a przecież no bardzo rzadko zdarza się, żeby defensorzy tworzyli parę, no i to w dodatku otwierającą spotkanie. Tak, tam trener Redzimski swojego lidera, no bo Giannis na pewno jest liderem drużyny, no ustawił jego na pozycję numer 2. Tak jest. Ale efekt końcowy był na plus Bogori, tak? Tak, no świetne zawody rozegrał wtedy Masaki Yoshida, który wygrał dwa spotkania. To by właśnie przełamał się wtedy. Tak jest. A my wracamy do spotkania Van Kianck-Chmiel. 5-3 prowadzi Słowak. No tutaj Polak już nawiązuje walkę w tym secie. O, ostrzej. Tak, ostrzej, ale... Kolejna piłka. Przeniesiona ze stołu. Podaje Chmiel. Gdzieś tam zaprosił nieco bliżej Van Kianga Polak. No ale to i tak punkty są dla gospodarza. Van Kianck gdzieś jest na dobrej drodze, żeby dać Unii AZS AWF IS Gdańsk zwycięstwo. A patrząc na tabelę Lotto Superligi, to zwycięstwo spowodowałoby nawet, mimo to, że będzie za 2 punkty, to Unia AZS AWF IS Gdańsk zostanie liderem po 10 kolejkach, bo na swoim koncie będzie miała punktów 22, a Dartome Bogoria punktów 21. Podaje Paweł Chmiel. Broni się cierpliwie Van Kianck, czeka na błąd. Ten błąd przyszedł. Paweł Chmiel nie trafia w stół. No i traci 4 punkty do rywala. Myślałem, że zobaczymy obu zawodników nieco dalej od stołu. Da, bo przecież Paweł lubi takie wymiany, Van Kianck naturalnie również. No ale gdzieś trzyma się blisko zawodnik 3 z Polonii. Van Kianck odszedł. Teraz przyspieszył właśnie. Tak jest. To o czym mówiłem, że nie może grać zbytnio w jednostajnym tempie. No i to dało skutek. No i mamy przerwę dla Van Kianga. Tak, no myślę, że trener Piotr Szafranek poprosił zawodnika do siebie, aby jeszcze uzmysłowić mu, że to nie koniec, że gra się do 11 punktów co najmniej. No żeby... nie może się rozluźnić, tak. Bo to groziłoby katastrofą dla Gdańska. No i Kai Konishi tak samo pokazuje mu, że tu i teraz masz stać twardo na nogach, skupić się na swojej pracy, bo to jeszcze nie koniec. A wiemy, że Van Kiangowi czasami się takie rzeczy przytrafiają, tak jak i w pierwszym spotkaniu z Tomasem Koniecznym, no zanim wszedł w rytm, no to zajął mu 2 sety, tak? Tutaj niby ten wynik jest pewny dla Słowaka, no ale nie takie przewagi były już odrabiane. 9-6 prowadzi Van Kiangk i to on serwuje. Paweł Chmiel chciał szybko tą akcję zakończyć, ale nie udaje mu się i piłkę meczową ma Van Kiangk. Nie trafia Paweł Chmiel, wygrywa to spotkanie 11-6 i w setach 2-0 Van Kiangk, a cały mecz de la Unii AZS AWF IS Gdańsk, która wygrywa z 3S z Polonią Bytom po bardzo emocjonującym spotkaniu 3-2. Powiem więcej, że dzięki temu zwycięstwu akademicy z Gdańska wracają na fotel lidera Lotto Superligi Tenisa Stołowego i po 10 kolejkach wyprzedzają
Dartom Bogorie Grodzisk Mazowiecki, która to sensacyjnie przegrała z akademikami z Rzeszowa 1-3. Jeśli chcą Państwo większej ilości informacji na temat 10. kolejki Lotto Superligi, innych meczów, ciekawych wywiadów, to proszę koniecznie zostać z nami, bo już za chwilę magazyn Superliga przy stole. A za uwagę, za dzisiejsze spotkanie dziękuję Państwu Bartosz Gajek i Łukasz Betański. Do zobaczenia.